Hej, hej, Kamil Kołsud, to jest Stacja Tokio i dzisiaj koszykówka. Dzisiaj jesteśmy z Cezarym Trybańskim. Dzień dobry, witam serdecznie. I pogadamy sobie o tym, co się dzieje w polskim koszu, bo chyba oglądamy jednak scenariusz science fiction, bo jesteśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Ty się tego spodziewałeś gdzieś przed turniejem, czy to też dla ciebie jest dzisiaj bardzo miła niespodzianka? Nie, no myślę, że dla wszystkich nas jest miła niespodzianka. Już nie licząc wyniku, ale to jak ta drużyna się prezentowała tam, prawda? Oni walczyli, oddali serducho i myślę, że to się kibicom podoba. Mecze na styku, utrzymali to, wytrzymali tą presję, no to jest coś wspaniałego. Wiele osób, które nie interesowały się koszem po meczu z Chinami, zaczęli oglądać zmagania naszych chłopaków, także to jest coś wspaniałego. To była walka tutaj przede wszystkim też siłowa, trzeba było dać siebie wszystko, my to daliśmy, ale też psychicznie trzeba było wytrzymać. Było kilka kontrowersyjnych gwizdków, prawda, oni to wytrzymali, bo nie wiem, jak ja bym się zachował na boisku, kiedy walczysz, dochodzisz przeciwnika, chcesz go złamać, a tu nagle gwizdek nie na korzyść, jeden, drugi, to może rozwścieczyć i można zrobić coś głupiego na boisku, co mogłoby pomóc Chińczykom. Oni to wytrzymali, dali radę, no to jest coś wspaniałego, co tam zrobili. To był taki mecz, fundament tego sukcesu, a potem była Rosja. Mówiłeś przed tym meczem z Rosjanami, że jest szansa, tak, że da radę, że możemy z nimi wygrać i się potwierdziło, że byli do pokonania. No tak, jak dzwoniłeś do mnie kilka dni temu, żebym się pojawił tutaj w studio, to było jeszcze przed meczem z Rosją, mówiłeś, fajnie by było, gdyby przeszli dalej i żebyśmy w radosnych nastrojach rozmawiali. Tak się stało. Tak, to dało się wyczuć, że ta Rosja jest do ugryzienia. Po pierwsze, niezbyt dobrze sobie radzili wcześniej, my to widzieliśmy. My byliśmy nabuzowani, podbudowani tym zwycięstwem z Chinami. A przede wszystkim wspomnienia z Eurobasketu, kiedy ograliśmy tą Rosję i to myślę, że dało takiej pewności siebie. No i udało się wygrać i ta wygrana spowodowała to, że mieliśmy tą przewagę punktów i już po naszym meczu jedną nogą byliśmy w tym ćwierćfinale, czekaliśmy na Argentynę, jak oni zagrają i wygrali i jesteśmy w najlepszej ósemce. Czyli tak biorąc to wszystko, podsumowując, skąd się wziął ten sukces polskiej drużyny? Gdzie leży tego przyczyna? To jest siła zespołu, siła trenera, siła spokoju, cierpliwości. Dlaczego my jesteśmy w tym ćwierćfinale Mistrzostw Świata? Myślę, że tutaj przede wszystkim siła charakteru. Pokazali ogromny charakter, siła zespołu, bo są zgrani, grają od wielu lat ze sobą. Trener Mike Taylor prowadzi ich już od wielu lat. Były momenty, że były niepowodzenia, prawda? I już był i praktycznie zwalniany przez ekspertów. Na szczęście został przy tej drużynie. Dzięki temu mógł być z nimi na Eurobaskecie, widzieć te słabsze momenty i wyciągnąć z tego wnioski. Mógł się przyjrzeć, który zawodnik jak sobie radzi pod presją, wykorzystać to, prawda, na tych mistrzostwach. I to doświadczenie, przede wszystkim to, że wiele lat grają ze sobą, znają się bardzo dobrze. Można było zaobserwować czasami takie akcje, gdzie ścinali po końcowych liniach i pewne podania szły, bo znali się, wiedzieli, że ktoś tam będzie, można w ciemno podawać, bo tam będzie czekał kolega. Właśnie, bo to jest prawie ten sam skład, który był na Eurobaskecie w 2017 roku. Powtórza się w nim 9 nazwisk, czyli gdzieś ten zespół, który wtedy przegrał, dziś wygrywa. Gdzieś przekuł tamten wynik nieudany w ten dzisiejszy sukces. No tak, no właśnie, tak jak powiedziałeś, nieudany wynik, ta złość, gdzieś to wszystkim w głowie się działo, że było blisko, bo na styku były te mecze i też z gospodarzami, a przegrywali. I tutaj myślę, że to przełamanie, właśnie ten mecz z gospodarzem pokazał, że są w stanie ograć gospodarzy, co chyba w historii w ogóle takich imprez rzadko się zdarza. Nam się to udało i myślę, że to też dało taką wiarę. Ja nie ukrywam, że był niepokój przed tymi mistrzostwami, te mecze sparingowe, prawda, no nie dawały takich nadziei, bo przegrywali te mecze, ale trener ciągle podkreślał, że to są tylko, uczy się różnych wariantów, sprawdza chłopaków na różnych pozycjach i bądźcie spokojni, będzie dobrze. No, mało kto wierzył w te słowa, jednak pokazał, że faktycznie przygotował dobrze zespół, oni byli pewni w tych meczach. Fajne było to, że jak były mecze, wynik był na styku, czy nawet przeciwnik prowadził, to oni się nie podpalali, nie łamali tych zagrywek, po prostu pilnowali się tych założeń i konsekwentnie gonili wynik, a nawet zdobywali prowadzenie. I na koniec meczu mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa.
Eurobasket 2017 to było miejsce 18. Jedno zwycięstwo, mówiło się wtedy Mike Taylor, no sorry, not so excited, może jednak trzeba coś zmienić. I było chyba blisko tego, żeby była ta zmiana selekcjonera, prawda? Ale jednak gdzieś wytrzymały władze związkowe tą presję i okazało się, że było warto, że jednak ta cierpliwość popłaca. No tak, no właśnie, tak jak wspomniałeś, pozwolono zostać trenerowi na tej pozycji i kontynuować jego plan, bo on zawsze podkreślał, że on ma plan, który powoli wdraża. No nie da się ukryć, on zaraził zespół takim optymizmem, tym amerykańskim luzem tak zwanym, prawda, że zaraża tą, no żeby nie przerażać się porażkami, żeby być zawsze zadowolonym z tego, co robimy, żeby realizować, zaraża ten zespół powoli. To było potrzeba czasu, żeby zmienić mentalność tych chłopaków. My jesteśmy takim narodem, że zawsze wszystkich krytykujemy, no przeżywamy mocne niepowodzenia. On zaraża tym optymizmem. To trwało. I tutaj wielkie brawa dla władz koszykówki, Związku Koszykówki, że dały mu tą szansę, dały mu wdrożyć ten plan do końca i teraz fajnie się odpłacił tymi wynikami tam w Chinach. Czy też miałeś gdzieś ciary, jak oglądałeś tą jego przemowę przed meczem z Chinami? No to było coś wspaniałego, a świetne jest to, że właśnie on powiedział, że nikt tutaj jest tam tylu Chińczyków, nikt nie zna, nie wie, jakim zespołem jest Polska, nikt nie zna Ponitki, nikt nie zna Slautera. Po tym meczu wszyscy będą w Chinach znali Ponitkę i to się spełniło, bo Ponitka wszedł, był bohaterem na tym meczu, prawda? On dźwignął ten mecz, dał siebie wszystko. Teraz myślę, że każdy Chińczyk już wie, jakim jest Ponitka, ale co jest fajne, po tym meczu kibice w Polsce bardziej zaczęli się interesować tą kadrą, prawda? Ten mecz, naprawdę, ja dostałem wiele wiadomości, że coś wspaniałego. Jak to się stało? Jeszcze wcześniej, przed Mistrzostwami Świata, w gronie znajomych rozmawiałem, że taka impreza jest, no to się dziwili. Jak to? My mamy taki zespół, żeby grać na Mistrzostwach? No, mieliśmy, prawda, wywalczyliśmy awans, pojechaliśmy, ale nikt się nie spodziewał, że zrobimy aż tyle, prawda? Ja myślę, że po tym, co zrobił teraz, to nie musi się martwić o pracę. Posypią się oferty, tak? Gdzieś z oceanu. Myślę, że zdecydowanie. Nie tylko dla niego, dla naszych zawodników, którzy pokazali się na tym, pozwolili się, to znaczy pokazali się i wielu skautów z klubów, czy NBA, czy z Europy podejrzewam, że tam było i gdzieś tam w notesach zostały ich nazwiska. A to kogo byś polecił, żeby już teraz zabierali go z polskiej ligi i próbowali gdzieś na zachodzie albo nawet z oceanem? No ciężko powiedzieć, ja myślę, że przede wszystkim Ponitka, Waczyński, którzy już są znanymi nazwiskami, prawda, w Europie i jeszcze pokazali swoją wartość. Myślę, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że potrafią grać aż na takim poziomie, że potrafią być liderami zespołu, pociągnąć. No to jest coś wspaniałego, oglądać ich w takich meczach przede wszystkim zwycięskich meczach. Czy to jest tak, że Ponitka wreszcie dojrzał do tej roli lidera? No bo on od lat jest gdzieś tym talentem dużym, tak był od lat postrzegany jeszcze grając wcześniej w Warszawie, czy w Politechnice, czy w Polonii 2011, że jest tym wielkim talentem nawet na miarę gry gdzieś w wielkich ligach, a chyba do końca jeszcze do tego momentu tego nie spełniał tych nadziei. To znaczy Mateusz był bliski NBA, no były tam takie rzeczy, które spowodowały, że nie trafił, niezależnie od niego, ale to kluby chciały go tam, prawda? Ale tak jak powiedziałeś, on dorastał z tą kadrą, stawał się coraz lepszym zawodnikiem. No i przede wszystkim mi się wydaje, że paradoksalnie brak Macieja Lampę czy Marcina Gortata, który już jakiś czas temu zrezygnował z tej kadry, spowodował, że oni się odblokowali, bo mieliśmy tak zwanego lidera, który ciągnął ten zespół. Oni często, myślę, że mieli w głowach to, że to jest lider, trzeba grać na niego, promować, nie tyle co promować, ale siła jest na nim skupiamy się, całą grę opieramy. Teraz nie mamy tych liderów i każdy z nich mógł wziąć ten ciężar gry na siebie. W jednym meczu jest to Ponitka, w drugim Waczyński, w innym cel Adam Hrecyn. No tutaj powinno się całą drużynę tak naprawdę wymienić, bo mieli takie momenty, gdzie był przestój i w każdym meczu ktoś inny dał ten impuls do walki. Czyli ta kadra byłaby z Gortatem silniejsza czy słabsza, twoim zdaniem? Ja myślę, że nie gdybał w ten sposób. Pojechali bez Marcina i Maćka, udało im się osiągnąć wielki sukces. Tak jak mówię, otworzyli się inni zawodnicy, którzy dorośli już do pozycji lidera, pokazali nam to w tych meczach. Także cieszmy się z tego, co mamy, nie gdybajmy, co mogłoby być. Bo to jest właśnie taka mentalność Polaków. A co by było, gdyby ten pojechał, tamten? Nie ma ich, tak to się stało. To pytanie jest tak naprawdę, no bo jednak nie ma dwóch wielkich nazwisk, tak? No tak, ale znowu, gdyby te nazwiska pojechały, okazałoby się, że reszta zawodników jest gdzieś tam tłamszona, nie może pokazać swojego maksimum. Może nie zaszliby tak daleko, gdzie teraz są. A to, że ich nie było, pozwoliło im się otworzyć.
każdy z nich wiedział, dobra, muszę pociągnąć ten mecz, bo nie ma Macieja czy Marcina, trzeba pociągnąć to i pokazali, że są to w stanie robić i to jest coś wspaniałego. Po tym meczu była taka mała przypychanka na Twitterze, bo napisał Marcin właśnie, że no fajnie, ale nam ten mecz Chińczycy oddali. Ponitka odpisał, hej, ciesz się z nami zamiast wytykać takie rzeczy. Jak ty to oceniasz? Przede wszystkim przykre jest to, że sukces potrafi nas dzielić, bo no to taka delikatna szpileczka była tutaj, prawda? I różnie można odebrać ten tweet. Jedni powiedzą, że to jest coś pozytywnego, inni negatywnego. Ja uważam, że nie powinno być czegoś takiego, bo słowa, że Chińczycy nam oddali ten mecz, ja się z tym nie zgodzę, bo ja oglądałem ten mecz, byłem w studio i widziałem, ile serca, ile walki włożyli w ten mecz. Nikt im tego nie dał. Oni to sobie wywalczyli, to trzeba podkreślić. Oni to wywalczyli ciężko, bijąc się o każdy kawałek parkietu, o każdą piłkę rzucając się i to zwycięstwo im się należało. Nawet przy tym sędziowaniu, prawda, potrafili to dźwignąć. Nawet bym powiedział, że chcieli im zabrać ten mecz, a nie dać. Tak bym to powiedział. To cię oburzało, jak oglądałeś coś, robią sędziowie pod koniec meczu? Te wszystkie piłki stykowe jednak dla rywali? To znaczy... Czy trochę to jest rozdmuchane, że tak nie było, to aż tak jak my dzisiaj sobie tłumaczymy, że byli przeciwko nam tak bardzo? To znaczy, to na pewno były emocje, bo my chcieliśmy, żeby nasz zespół wygrał. Były akcje sporne, gdzie oczywiście my na powtórkach mogliśmy to zobaczyć. Sędzia w ferworze walki mógł czegoś nie widzieć, stać pod innym kątem. Było kilka spornych takich gwizdków, które można powiedzieć, okej, mogło się to zdarzyć. Ale tam był blok Kuliga czy przechwyt Ponitki. No ewidentnie tutaj był błąd, powtórki to pokazały. Zresztą no, sędziowie mogli skorzystać z tej opcji powtórek. Nie wiem czemu, kiedy sporne były, tak jakby na naszą korzyść rozstrzygnięte nie było tych powtórek. Więc tutaj mam troszeczkę żal, że nie skorzystano z tych powtórek. Wtedy by rozwiało to wątpliwości, czy byli sędziowie po naszej stronie, czy nie. Czy teraz ta koszykówka jest w tym miejscu, gdzie kiedyś była w Polsce piłka ręczna, kiedy mieliśmy pierwsze sukcesy kadry Wenty i to jest taki moment przełomu, że albo go wykorzystamy, albo nie wykorzystamy? No właśnie, no na pewno cały czas Związek podkreślał, że promować jest ciężko koszykówkę w naszym kraju, jest niszowym sportem, czekamy na sukces. Zawsze to było podkreślane. Teraz uważam, że mamy sukces. To jest wielki sukces, to trzeba podkreślić. To, co oni już zrobili do tej pory, jest wielkim sukcesem, prawda? I teraz, jak on będzie spożytkowany, to już zależy od związku, od nas byłych zawodników, od was dziennikarzy, o tym, jak będziemy mówić o tej koszykówce, czy będziemy o niej w ogóle mówić. Boję się, że będzie podobnie, jak było w momencie, kiedy wywalczyli sobie awans. Media dwa dni o tym mówiły, fajnie, jest awans, jadą na Mistrzostwa Świata i później była cisza. Boję się tego, że dopóki są w Chinach, walczą i grają, wszystkim się to podoba, jest głośno, zwłaszcza, że zostawiają serducho i kibicom, którzy nie mają pojęcia o koszykówce, widząc jak się rzucają o każdą piłkę, walczą no, o każdy milimetr parkietu, rozpychają się, no, to zdjęcie Ponitki, kiedy miał tutaj rozcięte, prawda, ta krew się rozlewała, no, to się spodobało kibicom, tym sobie zaskarbili serca kibiców, którzy nie mają nic wspólnego z koszykówką. I teraz trzeba to pociągnąć, żeby oni dalej kojarzyli fajnie ten zespół, żeby dzieciaki mogły poznać tych zawodników, żeby miały z nimi kontakt i przede wszystkim zachęcać do uprawiania tej wspaniałej dyscypliny. I wtedy może ta koszykówka ruszy, ta popularność tej koszykówki, bo wyniki już mamy. Czy też masz takie wrażenie, że to jest jednak sport tych zespołowych trudny do zrozumienia dla kibica przeciętnego? Bo jednak reguły są skomplikowane, tak naprawdę się w nie zagłębić. No właśnie, ja siedzę w tym 20 lat, więc... Tobie to jest trudno to ocenić. Tak, nie? Tak, jest mi trudno oceniać, ale myślę, że rzeczywiście no, na początku jakikolwiek sport oglądamy, nie znając dobrze reguł, ciężko się to ogląda, ale to przychodzi z czasem, prawda? No, można obejrzeć z kimś, kto zna te reguły, może podpowiedzieć. Często też komentujący tłumaczą, o co tam chodzi, żeby właśnie taki przeciętny Kowalski wiedział, o co chodzi w tym meczu. Myślę, że to nie jest tak skomplikowane, ale akcje tego typu właśnie gdzie tam nie ma, nie trzeba znać dokładnie przepisów, a serducho się zostawia, to już docenili. Czy my mamy tu fundament sportowy, żeby myśleć o igrzyskach w Tokio, czy to jest jeszcze trochę cel, marzenie trudne do osiągnięcia i realizacji? Znaczy my już mamy możliwość, prawdopodobnie będziemy walczyć o awans na Igrzyska Olimpijskie. Jest możliwość sprawienia jeszcze paru niespodzianek i już sobie tam w Chinach wywalczyć ten awans, ale to jest bardzo trudne zadanie i nie powiem, że to jest w strefie marzeń, choć nasuwa się pierwsze takie coś, ale po tym, co pokazali ci chłopcy w tych meczach,
ciężko jest tak ocenić naprawdę, na co ich stać. Ja trzymam kciuki za jutrzejszy mecz i czekam na kolejne niespodzianki. Wiem, że to będzie mega trudny mecz. Oczywiście szanse nasze są znikome, ale dla mnie, tak jak cały czas podkreślam, oni osiągnęli już dużo. Ja po prostu w tym meczu chcę zobaczyć tą wolę walki, to nastawienie na tą wygraną. Mimo przegranego meczu będę zadowolony, że walczyli i dali sobie wszystko. Znaczy, jaki jest klucz, żeby w ogóle z Hiszpanami powalczyć, twoim zdaniem? Gdzie możemy szukać swoich szans? Gdzie są ich słabe punkty, a gdzie nasze mocne w tym zestawieniu? To znaczy, no... Nie mamy słabych punktów, tak? Tak, tu jest ciężko. To jest Hiszpania, prawda? To jest zespół z elity. Patrzeć na ich osiągnięcia, jakie do tej pory mają, tam Mistrzostwa Świata, to stały punkt ich, Igrzyska Olimpijskie. Więc no tu nie ma słabych punktów. My do tej elity pukamy i pokazaliśmy właśnie tymi Mistrzostwami Świata, że możemy tam zajrzeć, prawda, rozejrzeć się, ale na sprawienie takich niespodzianek może być bardzo trudno. Chciałbym z całego serca, kibicuję chłopakom, trzymam za nich kciuki, ale głowa jednak podpowiada, że ciężko będzie z tą Hiszpanią.